No dzisiaj chciałbym Wam zademonstrować, wpadło mi do naprawy takie radio. Oj, tylko że tutaj patrzę, że mi... No dobra. Jest to stare, nie wiem czy to niemieckie, czy to włoskie, czy to francuskie, będziemy szukać, nie wiem jeśli ktoś się zna na takich radyjkach. No mnie jeszcze w tamtych czasach na pewno nie było, bo myślę, że to między pierwszą a drugą wojną światową takie radio powstało. No i co tutaj mamy za przyciski? Ten chyba jest jako wyłącznik. Ten mamy jako midway wave, czyli fale średnie, i long wave, czyli długie. Dobrze mówię? Chyba dobrze. I teraz tak, otwieramy te radio. Jest to radio na baterię. W ogóle przód jest tu. Tu jest głośnik. I tu mamy przyciski. Od góry mamy gałkę volume, czyli siła głosu. I ustawianie. Ustawianie z precyzerem, jak widać. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. O, doszliśmy do 3, tylko nie wiem, 3, czy to megaherce, nie, no średnie i długie, nie? No, czy LW to krótkie? Aż normalnie zaraz sprawdzę. No i tak. Tak jak mówiłem, fale średnie i fale długie. I tak jak wygląda to w środku, jest to odbiornik z anteną ferytową. Tu mamy potencjometr, który się nie obraca. Jest to wszystko do odnowienia. Tu z tego co tutaj widzę, to ktoś kombinował baterię 9V chyba podpinać. No bo tutaj to było tak na baterię, na takie pastylki do akumulatora. W tym, że nie wiem nawet czy te baterie... A jest. Jest 9V, tutaj jest napisane, jest napis, że 9V tutaj w tym miejscu. No i zabieram się do delikatnego rozebrania tego sprzętu i do próby naprawy. To jest pierwszy bodajże tranzystor, nie wiem czy to było po wojnie, czy to przed wojną. Daty tutaj nigdzie nie widać, chociaż batery transistors jest only tip OC44, OC45, OC78D, OC78. Daty nie widzę. SLRC. SLRC, jakiś numer seryjny. Tutaj jeszcze jest jakiś numer w środku. Zaraz zobaczymy, może się uda mi to jakoś przeczytać. Może przy kamerce będzie lepiej widać. Royal firma. Licencja Plight. Licencja Royala. Ale co tutaj dalej? Radyjko z paskiem na ramię. Naprawdę antyk. Aż strach teraz jego dotykać, tak szczerze powiedziawszy. Tutaj jest łamany plastik. Nie ma możliwości, chyba że ktoś z kolekcjonerów by taki plastik miał, ale wątpię. Ale ogólnie stan jest... Obicie jest... to jest derma. Bodajże albo jakaś taka skóropodobna, albo derma, albo skóra. Pasek jest skóra. To może być skóra. Rozbieramy sprzęt. Nie wiem czy się uda to pokazać. Tutaj odkręciłem taką pokryweczkę i tutaj są takie czarne tranzystory oznaczone żółtym, czerwonym i niebieskim kropeczkami. Zaraz, momencik. No.
tak wyglądają. Niebieska kropeczka, czerwona i żółta. Te czarne pastylki to są tranzystory. Akurat na tym jednym jest nawet napis OCC, OC44, OC45 i OC78. D. OC45, OC45. A który gdzieś tu jeszcze powinien być zamontowany wewnątrz do audio. Tutaj jest transformatorek, jak widzę. Do audio jeszcze opornik 1 kiloohm. Made in Celestion. Celestion nagłośnik. England. Angielskie radio. No i dobra. Bierzemy się do dzieła. W sumie to tak szczerze, to nawet nie wiem, od czego się zacząć w tym radiu. Śrubki. Na pewno. Każda jedna śrubka. Nie wiem, czy to czasem nie jest na wagę złota. Najlepiej, żeby nie podrapać, nie zadrapać i żeby się nic nie ukręciło. Okej. No i teraz tak, tu wyszło. Tu nic nie trzyma. Tutaj jest jedna, widzę. Mocowanie. Już widzę, co tu trzeba zrobić. Tutaj nie obraca się potencjometr przekładnia. Nie wiem, czy on tu w ogóle ma przekładnię, chyba nie ma. Ten potencjometr, kondensator nastawny. Tu głośność się obraca, ale też pójdzie do czyszczenia. No ciekawe, czy uda mi się to ściągnąć, nie używając żadnych noży. Chyba nie. Śrubek żadnych nie ma. Musimy się dobrać. Z tego, co tu widzę, albo i nie widzę. Nie ma tu żadnych klinów. To jest tylko nakładane. Musi zejść. Podłóżmy plastik, żeby nie. Nie było zaraz akcji żadnej. Kurczę. Angielska myśl technologiczna. Gałka nie, gałka jest w całości, nie jest rozkręcana. On musi zejść. To ma przekładnie. To ma przekładnie, tylko że tutaj się klinuje. O, już nie ciągnie. Dobra, wykręćmy tą antenę. W
ofertowo. Odsuńmy je troszeczkę, żeby było dojście do tej od środka. Stuletni kurz. Ojejku. Hu. Jaki syf. No i teraz będziemy musieli to... To odkręcone. No to gałki już powinny zejść. Czy tutaj jest jakieś mocowanie? Nie ma. Ośka idzie przez całą długość. Tutaj jest jakieś mocowanie. Też nie ma. Być może, że wklejone są. Tu jest luźny cały już mechanizm. Jeszcze tu odkręcić. Wybrać. Śrubkę. Się zapowiada długi odcinek, bardzo długi. Wyciągnąłem całe radyjko. Zobaczcie, tutaj jest ponad stuletni kurz. O dziwo, przekładnia ślizgowa działa. Zobaczcie, robię pół obrotu tym grubym, a w środku się robi półtora obrotu. Czyli robię stąd dotąd pół obrotu, a w środku się robi raz, dwa obroty. Czyli 1:4. Przekładnia, tylko ma straszne luzy. Musimy teraz wyczyścić. Głośnik sprawdziłem, głośnik ma 4 ohmy. Działa, o dziwo. Tyle lat. I teraz taki mały, krótki opisik. To jest cewka super reakcji, czyli u takiego sprzężenia zwrotnego wzmacniacza. Cewka na fale długie, cewka na fale średnie. I tutaj jest odsprzęg, taki cewka odsprzęgająca antenę zewnętrzną. Tutaj są końce od anteny zewnętrznej. Kondensator, tutaj dwa trymery. Trymery są takie, jak na wojnę by szli. Ceramiczne. Jest ceramika od spodu i od góry są jakieś blaszki miedziane. I tą śrubką dociska się blaszkę do blaszki. One są w ten sposób ułożone w sobie w środku. Tu. Przez izolator. Ten izolator się poddaje, może być jakaś pianka, może być gąbka, może być nawet zwykła ściereczka, znając życie w takich starych radiach. Zaraz sprawdzimy dokładnie mniej więcej, jeśli jest gdziekolwiek w Polsce na sprzedaż, jakie są ceny tych radii. Jeśli się uda je odnowić do stanu idealnego, a tutaj naprawdę będzie dużo kosmetyki, że tak powiem, bo tutaj jest wszystko zaśniedziałe, to jest skóra, więc trzeba będzie troszeczkę się pomęczyć nad tym, wyczyścić ten kurz, odkurzyć te wszystkie kratki. Tego nie będę prał, nie będę mył, bo to jest stalowa kratka. Ciekawe, czy magnes bierze.
weźmiemy magnes neodymowy. No pewnie, że bierze. Czyli to nawet nie jest stal nierdzewna, tylko taka ozdóbka. Podłączymy, uruchomimy, jak się zrobi trochę później, bo jest dopiero 15, a dopiero znając życie na falach średnich, to jest propagacja dopiero po zmroku. Godzinę po zmroku jest najlepsza propagacja na fale średnie. Zobaczymy, no. Jeśli tranzystory są sprawne, to radio da się odnowić. Tutaj troszeczkę przerażają mnie te transformatory, bo tutaj widać, że było walnięte czymś ostrym i być może, że trzeba będzie wszystko to rozwijać i nawijać na nowo. Jedyny sposób, żeby rozwinąć i nawinąć w takim radiu, nie kombinować, nie podstawiać nic innego, tylko liczyć każdy zwój i na nowo tak samo nawinąć. Przykręcę tą antenkę, żeby mi tutaj nie odpadła zaraz, bo będę siedział i się motał, bo wątpię, żebym schemat do niego znalazł, żebym wiedział, gdzie te przewody są podłączane. Odpadła śrubka. Tutaj widać, że było, nie wiem, uderzenie jakieś takie konkretniejsze w ten transformator, bo już nawet blacha tutaj wykrzywiona w tym miejscu. Dobra, antena zamontowana. No co, dużo czyszczenia. Spray, odkurzacz, pędzel. I odnawiamy to, nie? O, znalazłem ten czwarty tranzystor audio. To jest to. Wygląda jak ala kondensator, ale dlatego jest nałożony. Tu jest na nim Made in Britain, Wielka Brytania, British, Maryland. Co to jest za napis? Malered. Maler, firma jakaś. I to on jest dlatego po prostu on jest wzmacniaczem, dlatego ma ekran i przede wszystkim to odprowadza ciepło jako radiator. Także to tyle przed czyszczeniem. Spotykamy się po odkurzeniu. Kolejne zaskoczenie. I wypłynął elektrolit, to jest wszystko w elektrolicie z kondensatorów 100 mikro, jak widzę, na 12 V. Tutaj jest test 100 mikro na 12 V. A tu nie widać za bardzo, co to 6 V. A co to? Dopiero jak się odlutuje, to będzie wiadomo. Ale zaskoczeniem jest to, że tutaj są dwa tranzystorki pod spodem i to jest wzmacniacz audio, a nie tak jak wcześniej tutaj myślałem, że to jest wzmacniacz audio, to jest jako przedwzmacniacz już końcowy z tego, co tu widzę, czyli może być mieszacz, też jest w ekranie, demodulator tak zwany. Troszeczkę odkurzyłem je z wierzchu. No, zanim podłączymy cokolwiek i sprawdzimy, będziemy musieli wymienić raz, dwa, trzy, cztery elektrolity, z których właśnie się wypaćkałem się tym elektrolitem. Fuh. No i tutaj mamy 0,1 mikro. Na 350 V. Czemu takie duże napięcie? Przecież to 9 V radio. Czyżby ono miało na audio jakiś przetworniczkę? Na jakichś tych dwóch tranzystorkach?
W tamtych latach nie było przetwornic. Ale kto cię tam wie, jak tutaj audio jest rozwiązane, bo zasilanie głośnika jest przez rezystor 1 kilo ohm, brązowy, czarny, czerwony. Tu widać na nim na kolory nawet. Nie wiem, czy to później nie było podstawiane. No i przez transformator. Ale transformator to jest prawdopodobnie push-pull. Zrobiony push-pull na dwóch tranzystorkach, żeby już nie robić danej elektroniki, to puścili przez dwie cewki transformatora i wyjście już na głośnik tutaj wychodzi. Przesmarowałem trochę, znaczy przepsikałem ten transformator, ten kondensator nastawny sprayem. No, będziemy po kolei sprawdzać, co go boli. Wymienimy na pewno tego krochmalaka starego, bo z niego też aż sztaby się klei. Tutaj jest 0,1 mikro, ale to chyba z późniejszych lat, chociaż też jakiś taki na 150 V. Robili z tego, co mieli, no. Kiedyś były lampowe radia, wszystko musiało być na wysokie napięcia. A przynajmniej większość. No i dobra, będziemy podłączać. Podłączyłem na razie prowizorycznie głośniczek mały, żeby cokolwiek sprawdzić. I z tego, co tu widzę, plus idzie na masę. Minus jest do włącznika. Podłączyłem żaróweczkę, żeby puścić, podlutowałem ją do krokodylka, żeby puścić z zasilacza przez żaróweczkę. W razie coś jest popalone, żarówka się zaświeci takim pełnym światłem. Powinna się zaświecić i zgasnąć. Ewentualnie, jeśli tutaj są tylko 100 mikro kondensatory, to nawet tego nie zdążymy zobaczyć. Ona powinna delikatnie się żarzyć. Dobra, na razie nic nie ma. Fale długie. Słychać. I radio po czyszczeniu zaczęło odbierać. Tutaj gdzieś są. Żaróweczka się zaświeca. Delikatny pobór mamy. Bo to jest 300 mA żarówka, to gdzieś około 100 mA tylko pobiera prądu. O, zgasło. Pierwszy program polskiego radia. Tu jest wyjście na antenę zewnętrzną. O tu, ten zielony. Robi, żaróweczka robi jak dostrojenie. Jak się dostroje do fali, to zaczyna pobierać prąd. Czym głośniej gra, karczy. Bo kondensatory są do wymiany. Czy jak statki na niebie, polski program, na długich falach. Podłączmy antenę zewnętrzną. Odpal krótki. Niestety. O, zakłócenia mam od wyłączę komputer i internet. No. Za duże zakłócenia z miasta. Thank you.
na tranzystorach germanowych radio. Fale średnie. Odbierane tylko na antenie ferytowej, anteny zewnętrznej teraz podepniemy. Nie, mam straszne zakłócenia, tylko nie wiem jeszcze z czego. Gdzieś jakaś jeszcze przetwornica chodzi. Telewizor od kamery podłączy? Nie wiem. To nic, podłączmy tutaj kawałek drucika. Podłóżmy standardowo pod moją belkę aluminiową. Ono powinno mieć dobrze uziemione to radio. A podłączymy uziemienie od masztu. O! Podłączenie od masztu zewnętrznego, tutaj antena. Która to godzina? Pół do piątej po południu. Jeszcze widno jest. Super reakcja. Tranzystory się nie grzeją, to jest bardzo dobrze. Wyczyściłem tylko przełączniki i rozebrałem to przekładnie, żeby dobrze się obracała, bo tu jest przekładnia taka planetarna, taka ale na zasadzie nie zębów, tylko ślizgaczy. Przełączmy jeszcze na fale długie. Patrzcie, stuletni, prawie stuletni potencjometr i zero trzasku. Pamiętacie Telpoda potencjometr we wzmacniaczu nowy? Teraz wszystko idzie na ilość, nic nie na jakość. Tutaj to autentycznie jest tak zrobione, jakby na wojnę z tym radiem szli. Kondensatory w porcelanie, filtry to takie rury jak kolanka do koloryferów. Dobrze, że nie miedziane. Czyli pobór. Nie ma nawet 100 mA poboru te radio. Dobra, nie ma co, tylko trzeba jeszcze tego krochmalaka wymienić, jeden mikro. Elektrolit zmyłem, wyczyściłem, radio gra, tylko jeszcze teraz
doprowadzić do porządku tą budowę. Radio w sumie na 3, 4, 5, na 6 tranzystorach. One są naznaczone jakąś taką głęboką melancholią. No dobra. Czyli wymieniamy ten kondensator. Wymieniamy tę przyłącze do baterii. Robimy obudowę. I radio będzie grało. No wstawiam, pomału wstawiam. Wymieniłem już tutaj do baterii końcówkę, bo była tego typu, z takim do dużych akumulatorów. I chciałem tego przerabiać, oddam to dla właściciela. Głośnik podlutowałem, trzeba będzie jeszcze podlutować antenę zaraz, tylko najpierw spróbujemy to wkręcić na swoje miejsce. Tu się ma wszystko ładnie oprzeć. Okej. Dobra. Szybko. Obudowę odczyściłem delikatnie. Także nie ma już kurzu sprzed paru dziesięciu lat. Jedna śrubka wkręcona, teraz tylko masa. Okay. No i teraz dwie najważniejsze śrubki. Muszę tutaj wszystko przypasować. Okej, okay, jedna załapała. Drugie też. Na tej przykładzie widzę. Może się uda to troszeczkę wyciągnąć. Okej. Okay. Będziemy sklejać te kółeczko. Te kółeczka są wklejane od tej strony. Nie mam możliwości tej przykładni ściągnąć z tego kondensatora. Jest zanitowane. Dobra, podłączmy minus anteny, masę. Podłączyłem już antenkę. Śrubki poskręcane. Przekładnie zaraz skleimy. Sprawdźmy, czy gra. Włączmy baterię 9V. Gra. Trzeba będzie ją tutaj jakoś zamocować, bo tu wcześniej był duży akumulator. Zamknijmy na razie. Zobaczmy, czy... Dźwięk jest zbasowany. Tam wymieniłem tego krochmalaka. I trzeba będzie
Wstawiłem dwa kondensatorki po 40, bo to jest 0,1, czyli 100 nano, 0,1 mikro i wstawiłem 100 nano, ale przy jednym miał bardziej wyraźniejszy dźwięk. Tutaj kawałek anteny włóżmy, może się uda. O, kawałek przewodu. Strasznie ściąga zakłócenia. Ale gra elegancko. Nie wiem, czy słychać, czy nie. No, bez anteny to nie za bardzo. Całkiem głośno jak na dwa takie małe tranzystory. Materia jest słaba. Bo tu wyciągnięta już taka dosyć starodawna z miernika. Myślałem, że coś nie gra. Fale średnie. Radio pewnie jeszcze było przed czasami Rolls-Royce'a. Jeszcze będę musiał zobaczyć, czy tutaj gdzieś nie można docisnąć tego transformatora. Nie, tutaj są tylko tutaj śrubki. Oryginalny Celestion England. Tak wygląda, aha, radio w całej okazałości. Pozostały jeszcze gałeczki, dobra, wyłączamy. Zostały jeszcze gałeczki i jakoś trzeba będzie zamocować tę bateryjkę. Zwykłą wsadziłem. Jakoś warty. Dobra, będę kombinował z gałkami i efekt końcowy za chwilkę. No witam. Efekt końcowy jest taki, że tak wygląda całe radio. Włączmy sobie parę długie. Tutaj gałeczka chodzi elegancko, przykładnia. Baterię trzeba zmienić na lepszą. Fale średnie. Fajne.
Strzał sprzed 100 lat. Pozdrawiam. Aha, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedno dzisiaj doszło radyjko do kolekcji. Do naprawy. Słuchajcie, jest to tak. Trzyzakresowy, tak? Trzyzakresowy. Długie, średnie, krótkie, tylko jak to przełącza? Czy przełączało w nim? Nie wiem, tu głośność, tu strojenie. Jest to Kasprzak. Radio Figaro ZRK. Na lampach. Uwaga, przed zdjęciem przyciśnięcia, no to standardowo, antena. Figaro 3291. To tym radyjkiem zajmiemy się w przyszłym odcinku. Majsterem Radio Podolskie, Podolski, Podolski.